Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich Państwa na drugiej części dzisiejszego wieczoru. Dzisiaj rozmawiamy, tak jak w czasie całego festiwalu Kopernika o pięknie, natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać o pięknie z perspektywy biologii ewolucyjnej, psychologii i neuronauki. W czasie tej dzisiejszej dyskusji piękno w przyrodzie się odsunę, żeby można było również podziwiać Mateusza. Proszę mi pozwolić przedstawić jeszcze raz naszych dzisiejszych gości. Naszym gościem honorowym jest pan profesor Semir Zeki, którego mieli Państwo okazję posłuchać, przynajmniej część z Państwa miała okazję posłuchać przed chwilą podczas wykładu. Pan profesor Semir Zeki jest neurobiologiem, neuroestetą z University College of London, najwybitniejszym specjalistą właśnie w dziedzinie neuroestetyki. Naszymi kolejnymi gośćmi, może już po kolei będę ich przedstawiał, Piotr Winkielman z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, psycholog społeczny, psycholog poznawczy, wybitny specjalista od również emocji i tego przetwarzania przez umysł różnych bodźców. Profesor Mariusz Cichoń, biolog ewolucyjny z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który będzie nam dzisiaj opowiadał o tym, jak dobór płciowy, zapewne o tym będzie opowiadał, jak dobór płciowy kształtuje postrzeganie atrakcyjności u wielu różnych gatunków zwierząt. I naszym kolejnym gościem jest redaktor Marcin Rodkiewicz z Polityki, dziennikarz naukowy, znawca również właśnie biologii ewolucyjnej, autor kilku książek naukowych, popularno-naukowych, na pewno Państwu znany. Ja nazywam się Łukasz Kwiatek, a Mateusz się może przedstawi sam. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Mateusz Chochol i mam zaszczyt i przyjemność współprowadzić z Łukaszem dla Państwa tę dyskusję. Zacznijmy od nawiązania do wykładu, który pan profesor Semir Zeki wygłosił przed chwilą. Panie profesorze, pytanie do pana jest następujące. Czym różni się właściwie z perspektywy neuroestetyki poczucie piękna od uczucia przyjemności? Czy to jest jedno i to samo, czy występują jakieś z punktu widzenia neuroestetyki różnice między pięknem a przyjemnością? This is a question which is very difficult to answer, but I think you can get some insight from looking at the philosophy of aesthetics, that it has never distinguished, but it's always related the experience of beauty to the experience of reward and pleasure. And the activity in medial orbital frontal cortex also correlates with the experience of reward and pleasure. But one has to be a bit careful, because medial orbital frontal cortex is quite a large area, and for example, the experience of erotic pleasure in experiments not done by me because I don't work on sex, but the experience of erotic pleasure correlates with activity in the medial orbital frontal cortex, but in a different part of medial orbital frontal cortex. Now, what philosophers of aesthetics have done, have asked a question which is very difficult and which neurobiology has not answered. What is the difference between the experience of beauty such as you find in these waltzes of Johann Strauss, pleasant beauty, and serious beauty such as you would find in Beethoven's Ninth Symphony? And I don't think this question has been addressed, but I tell you something that philosophies of aesthetics have not addressed, but which neurobiology has addressed, which is what is common to the experience of sorrowful beauty and joyful beauty. So joyful beauty would be the, for example, the three graces of Canova, and sorrowful beauty would be the Pietà of Michelangelo. And now they both correlate with activity in the medial orbital frontal cortex, which brings me to your question, which is very, very difficult to separate, because the experience of beauty is very difficult to separate from pleasure and reward. Panie profesorze, dziękuję. Ja bym chciał kolejne pytanie skierować do profesora Piotra Winkielmana. To pytanie będzie w pewnym sensie zbliżone. Piotrze, ty zajmujesz się przetwarzaniem emocji. Jakie są różnice
pomiędzy emocjami, które towarzyszą właśnie estetyce, które często określane są jako przeżycie estetyczne, a emocjami, na przykład emocjami podstawowymi, takimi, które są dla nas bardzo powszechne, na przykład strachem, radością i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, to jest bardzo dobre pytanie, też trudne pytanie. Więc są pewne podobieństwa, więc tak jak profesor Zeki mówił o amygdali, o ciele migdałowatym, który korelowało z doświadczeniem brzydoty, znaczy niektóre rzeczy, na przykład ta leżąca pracownica poczty Bacona aktywowała amygdalę, ale na przykład w pozytywnych emocjach tylko w jednym przypadku profesora widziałem aktywację struktury jądra półleżącego, nucleus accumbens caudate head, tylko w przypadku tej sublime beauty, czyli takich, że tak powiem, oglądania tych wspaniałych gór, i to było chyba był Mont Blanc, tam się pojawiał i tam Pacyfik. A w takich emocjach, które doświadczają ludzie, to często się właśnie takie bardzo podkorowe struktury pojawiają. Ten właśnie jądro półleżące bardzo często pojawia się właśnie w odpowiedzi na bodźce erotyczne, czy na przykład na takie wzmocnienia podstawowe, smaczne jedzenie, smaczne zapachy. I też widzi się w emocjach takich ludzkich całą aktywację podkorowych struktur typu, które powodują do aktywację somatycznego układu, to znaczy tego układu, który powoduje, że bije nam serce szybciej, że się pocimy, że jesteśmy zaktywowani. Więc w tych emocjach estetycznych wydaje mi się, że ten cały system, że tak powiem, aktywacji ciała, że, który pozwala nam albo dążyć, albo unikać, albo biec szybciej, albo się chować, nie jest aktywizowany. W jakim sensie to są takie, że tak powiem, proszę, oszukane emocje. Może oszukane w tym sensie, że to są, że to system wie o tym, że tak powiem, jak siedzimy i leżymy, czy tam leżymy w skanerze, czy tam siedzimy, słuchamy pięknej symfonii, to wie, że nie musi, że tak powiem, aktywować tych emocji, które są potrzebne do tego, jak bijemy się, czy na przykład gonimy za przedmiotem naszego pożądania. Więc ja bym powiedział, że to jest różnica też intensywności, w pewnym sensie intensywności, potrzeby działania, bo normalnie w naszych emocjach wywołuje się potrzeba działania, a w poczuciach estetycznych tam nie ma potrzeby, żeby, że tak powiem, rzucić się i objąć kompozytora czy dyrygenta. Więc całe inne systemy, znaczy te systemy, które się tradycyjnie aktywują w emocjach, nie są aktywowane w estetyce, więc są takie trochę oszukane, połowiczne emocje, ale nie znaczy, że nie są ważne. Po prostu troszeczkę wzorce aktywacji wyglądają inaczej. Wiem, że emocje są również przeżywane przez zwierzęta. Jak to jest w przypadku emocji prowadzących do zachowań seksualnych? Jak to wygląda z perspektywy zwierząt? Jak wygląda z perspektywy zwierząt postrzeganie piękna, które właśnie prowadzi do zachowań seksualnych? Czy to jest tak, że zwierzęta, według ciebie, Mariusz, postrzegają piękno? Dzień dobry Państwu. Mam tutaj pewne wątpliwości, bo tak cały czas zastanawiałem się podczas wykładu profesora Zeki, bo cały czas mowa była o mózgu człowieka i usłyszeliśmy, żeby właściwie można było odbierać piękno, to trzeba mieć korę mózgową. Prawda? Bo tam są te ośrodki, czyli anatomicznie można powiedzieć, że większość zwierząt, o których wiemy, tej kory nie ma. W związku z tym anatomicznie nie jest przygotowana na to, żeby odbierać piękno. Zatem należy się zastanowić, czy rzeczywiście to pytanie jest zasadne, czy zwierzęta potrafią odbierać piękno, chociaż nam się to może wydawać, że tak jest. Dlatego, że w świecie zwierząt, zresztą nie tylko zwierząt, bo również i roślin, obserwujemy różne kolorowe struktury, różne ciekawe zachowania. Profesor Zeki w odpowiedzi na któreś pytanie mówił również o zapachach, które są też bardzo istotne w komunikacji zwierząt. Natomiast pytanie pozostaje, czy rzeczywiście to jest coś, co możemy nazwać pięknem, czy zwierzęta odbierają to w ten sposób, tak jak nam się to wydaje. Bo my te różne struktury, które obserwujemy u roślin i u zwierząt, uznajemy za piękne. Natomiast trudno powiedzieć, czy jest to również piękno tak samo postrzegane przez zwierzęta. I ja bym miał wątpliwości przede wszystkim anatomiczne,
Natomiast również i innej natury mogą być wątpliwości, ponieważ wiele tych pięknych rzeczy, które nam się wydaje, że mogłyby być piękne również dla zwierząt, one raczej nie mogą być piękne. Podam tu taki przykład. Jest taki mały ptaszek, który nazywa się muchołówka białoszyja i składa do swojego gniazdka jajka, które są intensywnie niebieskie, które dla oka człowieka są bardzo ładne. Które są bardzo ładne, przyjemnie je na nie patrzeć, taka ultramaryna. Natomiast ten ptak składa te jaja w gnieździe, które jest w dziupli, gdzie jest kompletnie ciemno. W związku z tym nie jest w stanie tak naprawdę ocenić piękna tych jajek. Pytanie pozostaje, po co one właściwie są takie niebieskie? Mogłyby być przecież białe, bezbarwne, albo jakikolwiek inny przypadkowy kolor. Myślę, że jest to przypadkowy kolor. I myślę również, że wiele struktur i barw, zapachów i tak dalej, którymi posługują się zwierzęta, mogą też być przypadkiem i często wiemy, znaczy biolodzy wiedzą o tym, że zwykle ten początek, kiedy działa dobór płciowy, to zwykle jest coś przez przypadek, czyli pojawia się jakaś cecha zupełnie przez przypadek i również przez przypadek, dajmy na to, samica zaczyna taką cechę popierać, znaczy jest ona dla niej jakoś tam atrakcyjna i następuje proces wzmacniania takiego sygnału i ten sygnał jest coraz bardziej, on ewoluuje, że coraz większa intensywność tego sygnału jest, aż w końcu nam się wydaje, że jest to piękne. Natomiast z punktu widzenia zwierząt może to być zupełnie przypadek. Znowu podam pewien przykład. Ptaka, jaskółka, dymówka, która ma w ogonie wydłużone, samce mają wydłużone sterówki. Samicom te sterówki wydłużone się podobają i mówię tu w cudzysłowie, że się podobają, bo nam się tak wydaje. My tutaj mamy tendencję, również i badacze mają tendencję do tego, żeby antropomorfizować, czyli żeby uważać, że ten ptaszek myśli tak samo jak i my. Wcale tak koniecznie nie musi być. I tu też właśnie dlatego dałem przykład tego ptaka, dlatego że wiemy o tym, jak następowała ewolucja tego ornamentu płciowego, czyli tych wydłużonych sterówek u samców. Ponieważ są dobre badania, które wskazują na to, że właśnie skracanie, wydłużanie tych sterówek powoduje, że taki samiec staje się mniej lub bardziej atrakcyjny. Jeszcze, jak już jestem przy głosie, to jeszcze o jednej rzeczy chcę tutaj powiedzieć, mianowicie ptaki, jeśli mówimy o pięknie wizualnym, bo jak powiedziałem, możemy mieć różnego rodzaju sposoby komunikacji, jeśli mówimy o pięknie wizualnym, to musimy pamiętać, że my w dużej mierze różnimy się od innych zwierząt, jeśli chodzi o naszą percepcję wizualną. My mamy, proszę Państwa, trzy receptory, właśnie nie trzy receptory, bo receptorów mamy wiele, ale trzy rodzaje receptorów, które są odpowiedzialne za odbieranie kolorów. Natomiast ptaki na przykład mają cztery takie rodzaje receptorów, w związku z tym widzą znacznie lepiej niż my. Odróżniają znacznie większą gamę kolorów niż my. Poza tymi receptorami, które my mamy, na przykład ptaki widzą w ultrafiolecie. Skąd się to wzięło? Wzięło się to stąd, że ssaki, czyli my, jesteśmy potomkami zwierząt, które w okresie, kiedy żyły dinozaury, były zwierzętami nocnymi. Nocne zwierzęta nie potrzebują specjalnie dobrze widzieć. Raczej potrzebny jest słuch, raczej potrzebny jest czasem zapach, żeby unikać drapieżników, łącznie z tymi dinozaurami, które na te zwierzęta, te wczesne ssaki polowały. Natomiast dinozaury miały właśnie cztery rodzaje pręcików i te cztery rodzaje pręcików zostały potem odziedziczone właśnie przez ptaki. I ptaki dzięki temu widzą znacznie lepiej niż my. My, żeby wiedzieć, jak ptaki odbierają świat, musimy posłużyć się spektrofotometrem, żeby zmierzyć fale barw, po to, żebyśmy się dowiedzieli, jak one funkcjonują. I rzeczywiście są programy komputerowe, które przekładają ten sposób widzenia ptaków na inaczej. Przekładają te fale odbierane przez spektrofotometr, interpretowane te fale są w kontekście widzenia ptaków. Także my musimy stosować różnego rodzaju sprzęty po to, żeby się dowiedzieć, jak ptaki funkcjonują. Podobnie jeśli chodzi na przykład o nietoperze, wydają dźwięki, których my nie słyszymy, czy również i walenie. My tych dźwięków nie słyszymy, musimy
musimy używać różnych urządzeń po to, żeby tak naprawdę dowiedzieć, jak one odbierają świat. Troszkę za długo już mówię, ale podsumowując, mam pewne wątpliwości, żeby zakończyć tą wypowiedź, muszę powiedzieć, że mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście inne zwierzęta niż ssaki, a szczególnie ludzie, są przygotowane do tego, żeby odbierać piękno w takim sensie, jakim my go odbieramy. Z tym niebieskim kolorem jajek skojarzyła mi się pewna rzecz, mianowicie w książce Davida Attenborough jeden z opisów takich ptaków altanników zrobił na mnie ogromne wrażenie, mianowicie jeden z gatunków tych ptaków z niebieskich owoców pomieszanych z węglem drzewnym za pomocą śliny tego ptaka przygotowuje barwnik, który nanosi na ściany altanki, którą buduje samiec, żeby zrobić wrażenie na samicy. I teraz mam pytanie do pana, czy ten niebieski kolor tych ścianek, który robi na nas ludziach wrażenie, czy jednak jakiegoś wrażenia, oczywiście my nie jesteśmy w stanie wejść w umysł ptaka, nie wiemy jak on myśli, co on przeżywa, na pewno zupełnie inaczej niż my, ale czy jednak tutaj pewnego podobieństwa nie ma? W tych, kiedy po raz pierwszy znaleziono altanki, tak zwane altanki, które budują altanniki, myślano, że to są dzieła, że to są rytualne małe budowle aborygenów, ponieważ były to tak symetryczne, tak niesamowite twory, że nie przypuszczano, żeby jakieś zwierzę, a szczególnie ptak, mógł stworzyć coś tak niesamowitego. Coś takiego, w czym jest symetria, bo tam są często dwie ściany naprzeciwko siebie. I jeszcze to pomalowanie tych ścian na ten kolor niebieski, ponieważ ta samica wchodzi do tej altanki, przechodzi się przez nią, podziwia tę altankę. Więc jeszcze raz powtórzę pytanie. Czy jednak czegoś nie ma wspólnego, co dostrzegamy my i dostrzegają ptaki? I rzeczywiście jest, to jeszcze ostatni komentarz, jest niezwykłą dla mnie zagadką, ciekawym pytaniem, dlaczego my ludzie dostrzegamy piękno w tworze, który jest przygotowany dla samicy odległego od nas gatunku? No bo to są ptaki blisko spokrewnione z gadami, my jesteśmy ssakami. Co w tym takiego jest wspólnego, że na nas robi to wrażenie i robi to wrażenie na samicy ptaka i musi też robić wrażenie pewnie na samcu ptaka, który zdaje sobie sprawę, co zbudował? Tu do dwóch rzeczy chciałbym się odnieść, z tym, że przy jednej będę prosił o pomoc jednak pana profesora Zeki dotyczący neurobiologii, dlatego że mnie się wydaje, że to tak jest, że jednak samo odczuwanie, powiedzmy, kolorów, pewnych emocji jest stosunkowo ewolucyjnie starą sprawą umiejscowioną w jednym z najstarszych miejsc w mózgu. Czy tak, panie profesorze, jest? Jest. To jest układ limbiczny na przykład, tak? Not for colors. Not for colors, but the. Ale generalnie, jeśli chodzi o emocje. The capacity to see colors is very old, yes. Mm-hmm. No więc właśnie, więc, no bo przecież kolory widzą również jakieś krewetki, tak? I one mają jeszcze więcej pręcików niż te ptaki, bo mają nawet i 16, niektóre gatunki mają nawet 16 pręcików. I można by się zastanawiać, po co, prawda? Czyli na pewno zwierzęta są w stanie oceniać struktury, na pewno są w stanie oceniać kolory i jestem przekonany, że anatomicznie są do tego przygotowane te zwierzęta, dlatego że są to stosunkowo stare ewolucyjnie fragmenty naszego mózgu, tak, które gdzieś po wspólnych przodkach żeśmy odziedziczyli. W związku z tym jestem przekonany, że na podobnej zasadzie inne zwierzęta są w stanie percepować struktury czy też kolory. Natomiast dyskusja jest o pięknie. Do tego, żeby można było mówić o pięknie, potrzebujemy kory mózgowej. Natomiast wracając jeszcze, bo tu druga część pytania, znaczy ja to zrobiłem jako dwie części pytania o ten niebieski kolor altanników. Tu właśnie doskonale to właśnie mówi o tym, co my widzimy, a co widzą ptaki, bo jestem przekonany, że ten niebieski kolor to nie jest tylko niebieskie. Tam jest jeszcze ultrafiolet. Tam jest jeszcze ultrafiolet i on może być ważniejszy tak naprawdę niż samo przez nas postrzegane niebieskie. Jest taki gatunek ptaka sikorka modra, modraszka inaczej.
dużo, często występująca w naszych lasach, ogrodach. Na pewno Państwo znają tego małego ptaszka. Ten mały ptaszek ma dużo niebieskiego właśnie w piórach. I co się okazuje, że dla nas jest to niebieskie, ale dla tej sikorki to wcale nie jest niebieskie, tylko ultrafioletowe. I okazuje się, że im bardziej ultrafioletowy jest samiec, tym bardziej podoba się samicy. Do tego, proszę Państwa, stopnia, że samice skojarzone z samcami, które są bardzo ultrafioletowe, to my wiemy, że są bardzo ultrafioletowe, bo możemy to zmierzyć spektrofotometrem. Możemy również to manipulować. Były takie eksperymenty, gdzie czapeczkę, bo tak, on ma taką czapeczkę bardzo mocno ultrafioletową, można zablokować ten ultrafiolet poprzez posmarowanie odpowiednim kremem wazeliną. I wtedy ten ultrafiolet nie jest percepowany przez samiczkę. No i teraz tak. Samce, które miały posmarowane czapeczki, czyli tutaj na szczycie głowy pióra wazeliną, okazały się, że stały się mniej atrakcyjne dla swoich samic. Mało tego, to w potomstwie zaczęły mieć mniej synów. Samce, które są bardziej ultrafioletowe, mają w potomstwie mniej synów. Samice się decydują na to, żeby dawać więcej synów w takiej sytuacji, niż w takiej sytuacji, kiedy samiec ma posmarowaną, czyli jest oszukany, jakby można powiedzieć, jeśli chodzi o ten ultrafiolet. Także to widzenie w ultrafiolecie u ptaków jest ogromnie istotne i tak naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, ponieważ tego nie widzimy, w związku z tym nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest istotne. Myślę, że to dobry moment, żeby zwrócić się do pana profesora Semira Zekiego z pytaniem o ewolucyjny link, o połączenie pomiędzy, czy o przejście ewolucyjne pomiędzy doborem płciowym i jego wytworami, a poczuciem piękna u ludzi. Czy to jest tak, panie profesorze, że przeżycia estetyczne ludzi można wiązać z tą funkcją, którą pełniły seksualne ornamenty u różnych gatunków zwierząt? Czy możemy powiedzieć, że nasze przeżycia estetyczne wywodzą się z tego seksualnego kontekstu obecnego u wielu zwierząt i produkującego tak znakomite wytwory, o których mówili tutaj wcześniej panowie? I think probably yes. Let me just go back to the point raised about bowerbirds, which is a very interesting point. But beyond that, one has to ask, why do bowerbirds build nests always of the same type? You see, it is not a haphazard process. It is a very predetermined process. You can determine that these are the nests of bowerbirds and designed to attract females a certain season. Now, the structure of these is very much along lines. So the question arises then of, are lines of special significance in getting any knowledge about the world? Neurobiologists would say yes, but so would Mondrian, and so would von Duisberg, and probably so would Euclid. So in a sense, here is a link between, I'm giving you an indirect answer, but a link between a structure that is specifically built for sexual selection, for attracting females, which is composed of the same elements that people think are the basic building blocks of forms in the world. So there is a relationship. I want to just address another question, which again is an important point. You see, colors are important in sexual selection, very important. But the most important thing about colors is that they do not change with changes in the wavelength composition of the light in which you view them. So there is the hue, the shade may change, but the color does not change. Now, you see, sexual colors in female monkeys, when they are fertile and ripe, are very important indicators. But if you look at color, there's another way in which you can think about color. It is constituted for obtaining knowledge about the world. How can I eat this fruit? Is it ripe enough?
Can I go there? Is it the kind I'm accustomed to? And you find that in the human brain, and this is a very interesting point from evolutionary biology, in the human brain you have got an elaborate area which is very important for color vision. But the goldfish also has color constancy. And you can fit the whole of the goldfish brain in a fraction of the occipital lobe of the human brain. So there are different ways, but they have got the same aim, which is to obtain knowledge about the world. W przypadku mechanizmów atrakcyjności, mechanizmów dobierania się w pary i w pewnym sensie też mechanizmów percepcji piękna u ludzi, bardzo często wymienia się cechy takie jak symetria ciała, jak współczynnik taliowo-biodrowy, jak różne kształty twarzy, na które chętnie zwracamy uwagę. I zwykle w pewnym momencie dyskusja pada na dobór płciowy, że to dobór płciowy musiał ukształtować właśnie te parametry tych różnych struktur w odpowiedni sposób, dając na przykład sygnał o płodności lub o innych ważnych z punktu widzenia doboru czy presji selekcyjnej przymiotów. Ale panie profesorze, i tu się kieruję do profesora Winkelmana, czy kiedy patrzymy na twarze i pewne parametry twarzy nam się podobają, na przykład lubimy twarze o takich dziecięcych cechach, to czy musimy odwoływać się zawsze do teorii ewolucji, konkretnie do mechanizmów doboru naturalnego, czy są jakieś mechanizmy psychologiczne, przy pomocy których to można wyjaśnić? Bardzo ciekawe pytanie i bardzo związane z tematem estetyki, bo profesor Zeki mówił o takich uniwersalnych prawach, i szuka, jako, tak jak inni psychologowie, jakichś takich zasad funkcjonowania umysłu, które by pozwalały nam wytłumaczyć, dlaczego nam się podobają rzeczy no, międzykulturowe, że tak powiem, są jakieś stałości kulturowe. I psychologowie poznawczy, tacy jak ja, to szukają, właśnie wychodząc z takiego założenia, że są pewne zasady funkcjonowania umysłu, które dają nam pewne preferencje estetyczne. Więc na przykład pomyślmy sobie o symetrii. To jest coś takiego, co jest cenione w estetyce, więc na przykład pan profesor zaczął od tych pięknych witraży, dywanów, mozaik najróżniejszych, które bardzo często są symetryczne. I pytanie jest, dlaczego jest symetria? Niektórzy biologowie mówią o tym, że symetria to jest sposób, w którym mózg wykrywa mutantów. Czyli na przykład, jeżeli jakieś mi się zdarzyło zdarzenie, że moja twarz została zniekształcona albo przez chorobę, albo przez wypadek, to, że tak powiem, państwa mózg będzie reagował na to negatywnie, dlatego że jest w waszych mózgach, że tak powiem, zaczyna dzwonić, wykrywać mutantów. A my jako psychologowie poznawczy myślimy o tym, że mózg lubi symetrię, dlatego że mózg lubi takie efektywne, łatwe, my na to mówimy fluentne, czyli takie po prostu płynne przetwarzanie twarzy. I bodźce, które są symetryczne, czy to są twarze, czy to są wzorce, łatwiej nam w mózgu po prostu reprezentować. Twarz symetryczna wygląda tak samo z prawej strony, jak i z lewej strony. I ta nasz mózg lubi te łatwe przetwarzanie, symetryczne rzeczy są łatwe do przetwarzania i jako, że lubimy to łatwe do przetwarzania, to się ta preferencja symetrii będzie się pojawiała, że tak powiem, i w świecie, i dla tych mozaik, i dla twarzy, i dla ciał, i to również oczywiście dla estetyki. Czyli estetyka jest takim, że tak powiem, wykorzystuje pewne pryncypia, zasady, które są, że tak powiem, ogólnym zasadem przetwarzania mózgu. Ja mogę podać jeszcze dodatkowe przykłady, ale nie chcę zbyt dużo mówić, bo pan profesor chce jakiś komentarz tutaj do tego. I just want to emphasize something which you were saying, that you're talking about biological beauty. And separate that from artifactual beauty. You see, in biological beauty, symmetry is indeed very important. And if you want to read papers on golden ratio, do you know where you'd find the largest concentration of papers on the golden ratio? It's in journals of maxillofacial surgery. Mm-hmm. Right?
But if you like talk about artifactual beauty, the Japanese in the architectural culture do not like symmetry. Mm-hmm. They like asymmetry. And actually, even if you look at the Chartres Cathedral from front, it's not a symmetrical structure. Now, modern architecture, Frank Gehry, is entirely asymmetric. Mm-hmm. But you will not tolerate, for good biological reasons, which you mentioned, you would not tolerate asymmetry in the face, you would not tolerate asymmetry in the body, or at least if you tolerate them, it's within very, very minimal limit. Mm-hmm. And this is another reason for separating biological from artifactual beauty. Chociaż można się zastanawiać, że na przykład Picasso też bawił się asymetrią twarzy i często na przykład właśnie kobieta wygląda jak flądra, nie tylko jako flądra, ale też asymetryczne flądra. I bardzo się podobają kobiety obrazy Picassa, więc można powiedzieć, że nawet pewne zniekształcenia asymetrii twarzy są czasami lubione, ale to jest... Że sztuka też potrafi bawić się, że tak powiem, biologicznym pięknem. Panowie, mam właściwie pytanie, które chciałbym rzucić w powietrze i mam nadzieję, że któryś z was zechce na nie odpowiedzieć. W muzeum niestety było tylko 6 takich ładnych foteli, zabrakło miejsca dla antropologa, więc nie mogłem tutaj zapytać antropologa. Pytanie dotyczy tego, że ludzie bardzo starają się wyglądać pięknie. Przykładamy ogromną wagę do tego, żeby się podobać innym, żeby się dobrze prezentować. Wydaje mi się, że w każdej kulturze istnieje taka tendencja do tworzenia jakichś ozdób. Czy to będą ubrania, czy to będzie biżuteria. Jak z waszych perspektyw, jak z perspektyw dziedzin, którymi się zajmuje, jak się można by ten fenomen wyjaśnić? Dlaczego ludzie tak silnie starają się być atrakcyjni i dlaczego tak bardzo dużą wagę przykładają do piękna? Gdyby sięgnąć do korzeni biologicznych, to odpowiedź wydaje się dosyć oczywista. To znaczy ze strony mężczyzn, bo musimy tutaj dokonać podziału, piękno by było popisem, takim jakim są popisy, bardzo analogicznym do tych popisów chociażby wśród ptaków, do tych budowania altanek. No ale tutaj jest bardzo ciekawa zagadka ewolucyjna dotycząca piękna kobiet. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę logikę ewolucyjną, to kobiety nie powinny być piękne. Wynika to z tego, że z dwóch mechanizmów, które pojawiły się wraz z powstaniem płci. Jedno zjawisko z dwoma klątwami, można powiedzieć. Jedno zjawisko to jest tak zwane klątwa Ewy, a drugie zjawisko to jest klątwa Adama. Klątwa Ewy polega na tym, że z reguły, w większości przypadków to samice, w związku z czym również i kobiety, ponoszą dużo większe koszty biologiczne związane z wydaniem potomstwa. A ponieważ dopuszczają one do swoich, łączą połowę swoich genów z połową genów, statystycznie rzecz biorąc, obcego osobnika. W związku z czym zależy im na tym, żeby te obce geny były jak najlepsze. W związku z czym, mając przed sobą tak duży wydatek energetyczny, jak wydanie na świat potomstwa oraz opieka nad nim, kobiety będą selekcjonować samców. I to jest klątwa Ewy, czyli właśnie ta konieczność włożenia ogromnej ilości energii, bardzo dużej ilości zasobów w wydanie potomstwa. Klątwa Adama polega na tym, że z biologicznego punktu widzenia samców jest za dużo. Nie dlatego, że ich jest naprawdę za dużo, bo ich jest mniej więcej połowa, ale na przykład teoretycznie samiec człowieka, mężczyzna, mógłby mieć miliony dzieci. Każdy plemnik połączony z komórką jajową może dać w konsekwencji nową istotę ludzką. I w związku z tym rodzi to ogromną konkurencję między samcami. I samce starają się pokazać samicy swoje najlepsze cechy i
spowodować to, że ona dopuści samca do siebie i będzie miała z nim potomstwo. W związku z tym logiczne jest, tak jak powiedziałem, logiczne jest piękno mężczyzn i są też biologowie, psychologowie ewolucyjni, którzy niemal wszystkie przejawy kultury, czy wiele przejawów kultury człowieka starają się tłumaczyć poprzez dobór płciowy. To znaczy, że to są popisy samców przed samicami. Tym miałaby być muzyka, tym miałaby być sztuka. Niektórzy wręcz uważają, że inteligencja jest takim popisem. W czasach Darwina panowały takie dość seksistowskie poglądy, bardzo seksistowskie poglądy. To znaczy, że inteligencja narodziła się tak naprawdę właśnie w wyniku doboru płciowego wśród mężczyzn, ale ponieważ była cechą przekazywaną, cechą dziedziczną, w związku z tym została też przekazana kobietom, ale kobiety na wejściu nie były inteligentne. To dopiero one wyselekcjonowały u mężczyzn inteligencję. Moralność miałaby być również popisem męskim, na przykład altruizm, popisem męskim przed samicami. To są chyba przesadne poglądy, natomiast podsumowując, logiczne i wyjaśnialne wydaje się przywiązanie, choć nie tak duże, jak się okazuje, u mężczyzn do ubrań, do strojenia się, czy w plemionach łowiecko-zbierackich zdobienie ciała i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trudne do wytłumaczenia jest to, dlaczego piękne są kobiety, dlaczego kobiety się stroją, dlaczego przemysł kosmetyczny jest jednym z najważniejszych dziedzin gospodarki, ponieważ tak dużo pieniędzy kobiety, ale też mężczyźni, poświęcają na kosmetyki, również poświęcają na ubrania i tak dalej, i tak dalej. Teorii wyjaśniających to jest sporo. Nie wiem, czy jest jakaś, która jest w pełni satysfakcjonująca. Być może było tak, że na pewnym etapie kobietom po prostu byli potrzebni mężczyźni i kobiety chciały tych mężczyzn przyciągnąć i zatrzymać przy sobie. Wynikało to najprawdopodobniej z konieczności opieki nad potomstwem. Dziecko ludzkie wymaga długiej opieki. Tutaj jeszcze jedna dygresja w tym kontekście. No, równie zagadkowe jest pojawienie się blondynek o jasnych oczach. Dlaczego takie zjawisko, przepraszam, wszystkie blondynki obecne na sali, ale z punktu widzenia biologicznego zjawisko rzeczywiście się pojawiło na niedużym obszarze, bo tylko Europejki są blondynkami, część Europejek jest blondynkami i dodatkowo o jasnych oczach. I też to jest tłumaczone tym, że to był taki ornament estetyczny, który miał tych mężczyzn przyciągnąć i zainteresować. Być może pojawiło się to na terenach, na których tylko było dostępne pożywienie w postaci dużych zwierząt, głównie mamutów, i taki tak zwany step mamuci był na terenach europejskich i kobiety musiały tych mężczyzn zachęcić do tego, żeby dzielili się z nimi jedzeniem i ich przyciągały. Natomiast rzeczywiście piękno kobiet jest wielką zagadką, jest faktem. Natomiast dlaczego my się tak stroimy, po części jest wyjaśnialne biologicznie, ale jest fenomenem i niezwykłym zjawiskiem naszego gatunku, który to gatunek jest rzeczywiście czymś wyjątkowym w przyrodzie. Nie w tym sensie, żebym sugerował, że powstał na drodze jakichś nienaturalnych procesów, ale rzeczywiście jest to gatunek niesamowity. Może wiesz, dorzucę dwa słowa na temat piękna kobiet i piękną kobiecy twarzy jako psycholog. To jak Państwo mogą bardzo szybko zauważyć, dlaczego kobiece twarze są ładniejsze. Między innymi dlatego, że męskie twarze wyglądają jak twarzy rozgniewanych osób. My mamy bardzo duże brwi jako mężczyźni, ciężko, głęboko osadzone oczy i też takie usta w takim permanentnym nieszczęściu. I to są cechy,
To są cechy twarzy, które po prostu są podobne, które są podobne do emocji. Więc to na przykład to, co mężczyźni, na przykład w naszych eksperymentach, jak się pokazuje kobiece twarze i męskie twarze, to ludzie często i daje się, prosi się o rozpoznanie emocji, to ludzie się mylą i widzą męską twarz i mówią, o, to jest rozgniewana twarz. O, przepraszam, to jest neutralna twarz. Myli im się. Więc dużo na przykład kosmetyki to jest właśnie zmienianie takiego wyrazu emocjonalnego twarzy. No to oczywiście botoksy wszelakie to po to, żeby twarz wyglądała mniej rozgniewana. No oczywiście te wszystkie makijaże po to, żeby twarz wyglądała młodziej, ale też żeby wyglądała bardziej jako dziecięca, taka weselsza twarz, żeby łagodniejsza twarz. Więc bardzo dużo właśnie piękna kobiecego, piękne kobiece twarzy, to jest takie trochę podobieństwo do, że tak powiem, do łagodnej, bardziej dziecięcej, bardziej uśmiechniętej twarzy. Profesor Zeki. I think I would like to make a point which is perhaps slightly frivolous, but not entirely, about fashion. You talked about our making ourselves beautiful, buying beautiful clothes, and this is a multi-billion pound industry. Who is the greatest designer of women's clothes of all time? It is not Christian Dior. It is not Jacques Fat. It is not Yves Saint Laurent. It is Coco Chanel. Because Coco Chanel understood one thing, which comes as part of the burden that women face, that she should make women comfortable and confident. So she got rid of all these things like girdles and stuff like that, which they used to burden women, and wanted to give them confidence. Very interesting that the greatest perfume that's ever been designed is probably Chanel No. 5. Chanel No. 5 was designed by, done by a chemist by the name of Wertheimer. And Wertheimer wanted to use Coco Chanel's name to sell his perfume. Coco Chanel accepted, but she did not allow just her name. She wanted more than that. She wanted, in French, what she said, pour faire monter le moral, to make you feel good and confident. And this was a very, very important package of the seductive package that Coco Chanel gave to women. And her design, I think, the Chanel suit really suits women from 18 to the age of 60. She did it. So it's not an entirely trivial point, but with beauty must go confidence. And that's what Coco Chanel understood about women's psychology. Profesor Cichoń. Proszę Państwa, więc z punktu widzenia biologa ewolucyjnego ja mam takie zdanie, że właściwie u człowieka dobór płciowy działa po prostu w dwie strony. To znaczy jedna i druga płeć jest płcią wybierającą. W związku z tym te perfumy, o których mówi pan profesor, są niczym innym, ten confidence, o którym pan profesor mówi, jest niczym innym, tylko efektem konkurencji kobiet między sobą. I taką samą konkurencję obserwujemy między mężczyznami. Zarówno w jednej płci jest konkurencja, jak i w drugiej płci o partnera seksualnego. Znamy takie przykłady w świecie zwierząt, że właśnie jest odwrotnie, bo tutaj padło pytanie, czy też zdziwienie, że u ludzi kobiety są piękne. To nic dziwnego, ponieważ znamy takie zwierzęta, gdzie rzeczywiście samice są też piękne, że to samice mają ornamenty, a nie samce. Nawet wiemy, skąd się to bierze. I zresztą powiedziałeś o tym w którymś momencie, mianowicie wtedy, w takich sytuacjach, mówię tutaj o zwierzętach, w takich sytuacjach, kiedy zasoby są rozproszone, których nie można zmonopolizować, to wtedy tak naprawdę tym, co samica próbuje monopolizować, to jest właśnie samiec, a nie zasoby, ponieważ to samiec jest tak naprawdę tym zasobem, a nie zasobem jest pokarm, dajmy na to. W związku z tym nie ma się co dziwić, że w momencie, kiedy to samiec jest zasobem, to że samica stara się tak naprawdę przypodobać temu samcowi, bo ona chce go posiąść, jak każdy inny zasób. W związku z tym, wracając do podstawowego pytania o to, czy
dlaczego tak naprawdę jest dla nas ważna moda, dlaczego staramy się stroić, dlaczego chcemy pięknie pachnieć i tak dalej, to moja odpowiedź jako biologa ewolucyjnego jest właśnie, że to jest wynik tylko i wyłącznie konkurencji, która trwa w jednej i u drugiej płci. Tylko ja mam pytanie, dlaczego u ludzi, nie mówimy o czasach współczesnych, dlatego że trochę się wymknęliśmy tym prawom ewolucji. Trudno powiedzieć, czy my dalej ewoluujemy, czy podlegamy selekcji, ale dlaczego w naszej biologicznej historii niedawnej, czyli te kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy lat temu, może troszeczkę bardziej odległej, samce stały się zasobem, o które kobiety musiały, samice musiały konkurować? No właśnie z tego powodu, że zasób był pokarm był rozproszony. Sam o tym powiedziałeś, tak? Mhm. Ewolucja naszego gatunku głównie odbyła się w pleistocenie. To był najdłuższy okres ewolucji naszego gatunku i wtedy, jak sobie wyobrazimy, to były czasy zbieractwa i łowiectwa. Zasób był rozproszony, tak? W związku z tym to kobiecie zależało na tym, żeby mężczyzna przyniósł do domu czy do grupy, w której żyli, żeby przyniósł jedzenie dla niej i dla ich dzieci. No ale ja wspomniałem o tych blondynkach, tak? Że to się działo na wyjątkowym obszarze. Było to pod koniec ostatniego zlodowacenia i że dotyczyło to specyficznych warunków. Natomiast jeżeli ja dobrze pamiętam statystyki chociażby z plemion łowiecko-zbierackich, to jednak kobiety są dostarczycielkami większej części kalorii. Polowania są raczej popisami męskimi i mięso, które jest dostarczane przez mężczyzn, nie jest tak istotnym, nie jest w takim stopniu. Nie zgodzę się z tym, dlatego że tak naprawdę kobiety dostarczały głównie węglowodanów. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju dzieci, to jest białko. A białko można uzyskać, takie białko łatwo przyswajalne, można uzyskać głównie z mięsa. I to wydaje się, że jest kluczowym zasobem po to, żeby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać. Ale tu jeszcze zrobię jedną dygresję, jeśli mogę, do tego, co powiedziałeś wcześniej o kosztach reprodukcji, tak? O tych klątwach Ewy, dajmy tak. Na to, prawda? Otóż moje pytanie jest, jako biologa ewolucyjnego, skoro kobiety ponoszą większe koszty reprodukcji, to dlaczego żyją dłużej niż mężczyźni? Od 10 lat. Średnio rzecz biorąc. Ale czy to są też dane, czy my mamy takie dane dotyczące naszej przeszłości ewolucyjnej? To znaczy dzisiaj są o 10 lat dłużej żyją niż mężczyźni, ale czy tak było w historii chociażby gatunku Homo sapiens zawsze? Czy możemy coś na ten temat powiedzieć? Bardzo ubierały dużo w porodzie. Cały czas, jak chyba śmiertelność w czasie porody jest 30% w Afryce. To jest pewnym kosztem. Z biologicznego, ewolucyjnego punktu widzenia długość życia ma tylko znaczenie do momentu zapewnienia powielenia genów, czyli wydania potomstwa. I bardzo dobrze, tylko proszę zauważyć, że wartość reprodukcyjna kobiety maleje prawie do zera w wieku maksymalnie do 50 lat. Tak? Czyli w wieku 50 lat żadna kobieta, wróć, kobieta w wieku 50 lat ma wartość reprodukcyjną równą zero. Tak? Natomiast mężczyzna w wieku 50 lat ma jeszcze bardzo wysoką wartość reprodukcyjną. Może jeszcze wiele potomstwa wydać. W związku z tym, dlaczego kobiety żyją dłużej? Skoro z punktu widzenia ewolucji są właściwie bezużyteczne. Przepraszam za takie sformułowanie. Może wrócimy do estetyki pięknej. Wróćmy sztuki. Do estetyki. Ja bym chciał zapytać się, Marcin, czy ty masz odpowiedź na to pytanie, czy je po prostu rzucasz w eter? Przepraszam, nie słyszę, tu jest pogłos. Czy ty masz odpowiedź na to pytanie, czy po prostu rzucasz je w eter? Znaczy, wydaje mi się, że po prostu jednak to nie jest prawdą twierdzenie, że kobiety ponoszą większe koszty reprodukcji. To twierdzenie nie jest oparte na obserwacji kobiet i mężczyzn, tylko na obserwacji innych zwierząt. Bo tam też się tak wydaje, że to samice ponoszą większe koszty, natomiast wygląda na to, że tak nie jest. Może wróćmy do piękna, chociaż ja się nie zgadzam z tym, co mówisz.
Ale ja bym chciał jeszcze pociągnąć jednak temat, który Łukasz już zarysował. Mówimy o ewolucji, mówimy o mechanizmach stricte biologicznych, to jest nasz podstawowy temat, ale Marcin wypowiedział przed chwilą takie nieco enigmatyczne zdanie, że wymknęliśmy się biologii. Biologii się nie da wymknąć, ale wygląda na to, że biologia jednak wyposażyła w nas w coś, co chyba jakoś odpowiada na to pytanie, mianowicie wyposażyła w nas w kolejne piętro tej ewolucji, czyli ewolucję kulturową. I chyba Piotr jest osobą, która naprawdę może dużo o tym powiedzieć, bo jest badaczem jednego z mechanizmów, który tą ewolucją kulturową chyba rządzi, czyli imitacji. Być może po prostu zamiast szukać przyczyn w jakichś czasach zamierzchłych, można odpowiedzieć, dlaczego zarówno kobiety, jak i mężczyźni się pięknie stroją i dlaczego im zależy, właśnie w tym, że chcą wyglądać jak inni po prostu, chcą należeć do tej samej społeczności i chcą tworzyć właśnie jakiś większy kolektyw i chcą się z nim właśnie utożsamiać. Jak ty to, Piotrze, widzisz? Dlaczego ta imitacja jest taka strasznie ważna? Dlaczego małpujemy tak silnie? Ja w ogóle może zacznę, że tak powiem, takiego pytania, znaczy sam zamienię taki punkt, który chciałem, że tak powiem, wcześniej zrobić, znaczy w taką obserwację, którą chciałem, na temat wyników pana profesora. Ja wrócę do tej imitacji. Jasne. Ale to, co państwo powinni uważać za fascynujące w tym wykładzie profesora, to jest to, że ta struktura medial orbital frontal cortex, czyli ta kora oczodołowo-czołowa. Kora oczodołowo-czołowa, bo ja uczę w Stanach, więc ja nigdy nie wiem po polsku, jak powiedzieć różne struktury mózgów. Ona też gra bardzo dużą rolę w czytaniu intencji i kolega profesora Zeki, Chris Frith z University College London, napisał taki bardzo duży przegląd w ogóle badań o właśnie tej korze i mówi, że bardzo często ta aktywność inkluzji jest związana właśnie z czytaniem intencji drugiej osoby, to znaczy jakie są państwa cele, jakie są państwa stany wewnętrzne. Jak ludzie na przykład patrzą na sztukę, to bardzo jest taka hipoteza, że właśnie, że ten mechanizm czytania intencji się aktywizuje. I to jest bardzo ważne, że tak powiem, dla historyków sztuki, dla filozofów to jest bardzo ważna część, dla szczególnie ludzi, którzy się zajmują współczesną sztuką. Dlatego, że w współczesnej sztuce ważna jest intencja. Jak ten, widzimy ten urynał, to on nie jest, że tak powiem, piękny jako taki, znaczy on może być symetryczny i biały, ale to, co jest w tym piękne, co to jest w tym ciekawe, to jest intencja, to jest złamanie konwencji. I tam takim klasycznym przykładem tego jest na przykład, jak państwo widzą, znajdują jakiś kamień na plaży. I to jest taki, że tak powiem, zwykły, okrągły kamień. Jeżeli on jest wyprodukowany intencjonalnie, to znaczy, że jest, że tak powiem, przez ktoś wyprodukował jakiś Japończyk czy Chińczyk, że tak powiem, ten piękny kamień wyprodukował, to państwo uznają go za obiekt sztuki, a jeżeli po prostu znajdą go tak na plaży, to większość ludzi powie, to jest ładne, ale to nie jest sztuka. Czyli można powiedzieć, że w tych mechanizmach, które profesor pokazuje i są bardzo stałych, że tak powiem, wynikach, ta właśnie kora, oprócz tego, że jest mechanizmem przetwarzania wartości i przyjemności, jest też mechanizmem przetwarzania intencji i dlatego na przykład się aktywizuje w tych równaniach matematycznych. Tak, i teraz wracając do ewolucji kulturowej, ja przepraszam, że tak długo opowiadam, ale zawsze staram się bardzo krótko opowiedzieć. Correction. I think the area delineated by Chris Frith is more dorsal. It is in that region, but it's more dorsal. It's the anterior cingulate. I think so. But anyway, it's okay. I mean, there is certainly an area there, mm-hmm. near there, which is important for reading people's intentions. Yes. No ale w każdym razie, znaczy to się są, bo to może jakieś techniczne dyskusje, ale jeśli chodzi właśnie o rolę kultury w sztuce i imitacji w sztuce, to na pewno takim podstawowym mechanizmem w ogóle sukcesu kulturalnego i każdy rodzic o tym wie, to jest, że tak powiem, właściwa imitacja. Przecież szkoła to jest nic innego, to jest, że tak powiem, przekazywanie dzieciom pewnych
wartości przez głównie imitację, przez uczenie się wierszyków, pokazywanie jakiś, tutaj jest wielki bohater narodowy, rób tak, jak zrobił wielki bohater. Tak samo w sztuce, że tak powiem, ktoś powiedział, że 95% sztuki to jest imitacja. Reszta to jest, że tak powiem, to jest oryginalny. Więc całe budowanie piosenek, właśnie malowanie, to są głównie mechanizmy imitacyjne. I to ma oczywiście sens, dlatego że wykorzystujemy mądrość innych i taką akumulację kulturową, żeby budować produkty. Więc dla mnie sztuka w jakimś sensie jest też, tak powiem, taką wielką drabiną imitacji, na której są minimalne innowacje, ale, że tak powiem... Kumulatywne imitacja z minimalną innowacją i przez to właśnie, że tak powiem, kumulatywny mechanizm, który na pewno na tych mechanizmach podstawowych wyłapywania efektu naśladownictwa polega. Może wystarczy na tyle, więc... Marcin jeszcze chciał coś dodać. Ja jeszcze chciałbym na sekundę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy, to znaczy o tym pięknie kobiet i pięknie mężczyzn. Po pierwsze, jednak jest coś niesamowitego w naszym gatunku, bo jeżeli spojrzymy na naszych najbliższych krewnych, na szympansę, jeżeli spojrzymy na gorylę, tam nie ma w takim naszym oczywiście sensie, ale nie ma piękna wśród samic, wśród samców. My tego nie wiemy. Nie ma strojenia się, nie widać. Strojenia nie ma rzeczywiście. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawet jeżeli bym się zgodził z tym, z czym się nie zgadzam, że wydatek energetyczny dla kobiety wydającej potomka na świat jest większy niż dla mężczyzny, który tylko daje swój plemnik. No tak może nam się tylko wydawać niestety. To jest drugi powód, dlaczego kobieta powinna być wybredna. Ona więcej ryzykuje, dlatego że kobieta może mieć tylko kilkunastu potomków maksymalnie. Mężczyzna może mieć potomków setki, a teoretycznie miliony. W związku z czym kobieta powinna bardzo wybrednie podchodzić do mężczyzny, natomiast mężczyzna nie ma powodów biologicznych, ewolucyjnych, żeby wybrednie podchodzić do kobiet. I pewnie znajdą się przykłady takich mężczyzn. Natomiast i to powoduje, dlaczego jednak uroda kobiet i to, że kobiety zabiegają o mężczyzn poprzez swoją urodę, poprzez pewne popisy, swoją urodą, strojem, wyglądem, że to jest pewna zagadka i bardzo ciekawa cecha biologiczna naszego gatunku. I ostatnia rzecz, ja powiedziałem o tym, że my się wyłączamy z tego nacisku tych praw ewolucji czy biologii. Tak trochę jest. Tworzymy nad sobą taką kopułę, która nas oddziela, broni nas chociażby przed patogenami. To, że jeszcze 100 lat temu w rodzinach rodziło się 6, 7, 8 dzieci, przeżywało z reguły dwoje, troje. W tej chwili właściwie przeżywa każde dziecko, przynajmniej, no, to jest przesada, ale większość dzieci przeżywa. W związku z czym ten mechanizm selekcji przestaje działać, a w każdym razie został mocno osłabiony. To wydaje mi się, że taką tezę można postawić. Natomiast ewolucja kulturowa, która jest bardzo istotna dla naszego gatunku, ona następuje dalej. Mogę skomentować jeszcze, nie będę się odnosił tutaj do kosztów reprodukcji i tak dalej, ale skomentuję to ostatnie, mianowicie o tym, że zapomniałem. Wybredne, że kobiety do tego, to masz na myśli? Ja powiedziałem, że kobiety z tego powodu, że więcej ryzykują, ponieważ... Nie, coś dalej jeszcze powiedziałeś. Nie o ewolucji kulturowej, o ewolucji kulturowej też chciałem skomentować. Powiedziałem o takim stworzeniu takiej przynajmniej... Czy człowiek rzeczywiście podlega biologii? On oczywiście podlega, natomiast zgodzę się całkowicie z tym, że dobór naturalny w dzisiejszych społeczeństwach, ale uwaga, tylko w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, tak. Rzeczywiście można powiedzieć, że dobór naturalny działa bardzo słabiutko, jeśli w ogóle działa, i to jest przyczyną główną tego jest właśnie rozwój medycyny.
W związku z tym nie wiadomo jako gatunek, gdzie my tak naprawdę dążymy, dlatego że dzisiaj mogą przeżywać kaleki, które nie mogły przeżywać jeszcze 100 lat temu. Dzisiaj mamy antybiotyki, które przestają działać, ale znajdziemy jakiś inny sposób. W każdym razie dobór naturalny na pewno nie działa już tak silnie, jak działał kiedyś. Natomiast nie, na pewno nie wyzwoliliśmy się przez to od naszych biologicznych korzeni i od mechanizmów, tych biologicznych, fizjologicznych, które nami rządzą. Natomiast jeszcze komentarz do ewolucji kulturowej, ponieważ u zwierząt też coś takiego obserwujemy. To, co Państwu na dzisiaj na wstępie mówiłem o powstawaniu pewnych cech, które stają się ornamentem, okazuje się, że w wielu przypadkach polega to na kopiowaniu, to znaczy, że samice tak naprawdę kopiują wybory innych samic. Bardzo dobrze udokumentowane zjawiska u wielu gatunków zwierząt, że właśnie to kopiowanie następuje, że siła doboru płciowego między innymi ma się również w kopiowaniu zachowań. Kopiują na przykład po to, żeby mieć synów, którzy będą się podobać kolejnym samicom, prawda? Hipoteza atrakcyjnych synów. Profesor Zeki. I was listening with interest to the discussions about beauty based on reproduction. And I think there are two aspects to this which are quite important, that women lose reproductive power after 50, but they do not lose the will to look beautiful, and they do not lose the capacity to fall in love. And I don't think anyone will ever be able to understand the real nature of love unless they address the question of why people can fall in love well beyond the reproductive age. And this is especially, of course, true of women, but also true of men to a lesser degree. This is one thing. The other one, which is a taboo subject, or has been a taboo subject for a long time, but is no longer, at least not in my country, is the question of homosexuality. That's a non-reproductive state. But in all societies, it has maintained its status at a certain percentage, which I think is way above 2%. I'd put it more like 15%. And Wilson, the sociobiologist at Harvard, has discussed why it is that this non-reproductive state has been, in a way, protected by evolution. And his answer is, and I have no views about it, but his answer is that the homosexual, not having his own children or her own children, would look after the children of the community or the parents, and so it has got a big evolutionary advantage. I think there is another aspect of the homosexual state, which is of the extreme creativity, which often goes with that state. Now, I think, therefore, that in a way it is perhaps mistaken biologically to think of beauty, of embellishment, and of survival strictly in terms of reproductive ability, because it is women past the age of 50, and most gay people do not reproduce. Now they adopt, but it's a different matter. So I think it's interesting to consider that these two issues as well. Ja mam takie pytanie i zagadnienie może do obydwu panów. Czy zgodziliby się panowie z taką tezą, że wytwórcami dużej części piękna wśród ludzi są mężczyźni? I czy to wynika właśnie z działania doboru płciowego? Czy też to jest jednak pewien efekt kulturowy wynikający z tego, że mężczyźni w jakiś sposób nie dopuszczali kobiet do działalności polegającej na kreatywności i tak dalej. Nie ma co do tego wątpliwości, że że kobiety i mężczyźni nie różnią się pod względem inteligencji, nie różnią się pod względem kreatywności, ale to jest tak, że jeżeli weźmiemy malarzy, kompozytorów, nawet pisarzy, jest przewaga mężczyzn. Czy to jest efekt wyłącznie działania kulturowego i pewnej monopolizacji kultury przez mężczyzn i też próby kontroli mężczyzn nad kobietami?
Czy też jest w tym jednak komponenta biologiczna i piękno jest właśnie takim popisem biologicznym mężczyzn przed kobietami? Z czym trochę by się to kłóciło, że odbiorcami sztuki są mężczyźni i mężczyźni przychodzą podziwiać mężczyzn, chociażby na koncertach. To nie jest tak, że kobiety powinny wypełniać sale koncertowe, na przykład jeżeli chodzi o muzykę, albo powinny wypełniać galerie sztuki, a tak nie jest. I don't think this is true. I think that women were not given the opportunities. After all, the first women to be admitted to university in England was in 1870, right? Now, I want to relate a personal experience. Last year, I was asked to choose 5 of the best paintings at the annual summer exhibition of the Royal Academy in London. And I chose them completely blindly. I did not go by the names or the titles. I just, 4 of the 5 were women. 4 or 5 were women. And I think, you know, we have, as societies, really treated women very, very badly by stopping them from having these opportunities. I mean, I can explain to you, not from 1870, but when I went to interview a school mistress for my daughter, you know what she said to me? I said to her, what do your graduates do? I mean, where do they end up? She said to me, well, you must not have the same expectation from girls as from boys. So I said to her, this is not the school for me. But I think that in art, certainly, I can attest to the fact that we've got a huge flowering of talent from women. And I can only assume that they were inhibited in the past because they can't suddenly have been flying the past 10 years. In mathematics, they have excelled, but I mean, there's this famous man, I can't remember her name, she had to do English. She had to do everything in secret. So I think at this level, it is simply not true that there is a difference in talent between women and men. That's my impression. Panowie, jakiś komentarz? Proszę Państwa, nie znajdę tu żadnego przykładu w biologii, który by mógł powiedzieć w tą albo w tą stronę, natomiast mogę powiedzieć tylko to, co mnie się wydaje i wydaje mi się, że rzeczywiście są to kulturowe aspekty, to znaczy, że rzeczywiście kobiety były powstrzymywane przed tym, żeby tworzyć, żeby pokazywać światu to, co przeżywają. Natomiast to, co znamienne jest, to, że płcie między sobą się rozumieją. To znaczy, że utwór stworzony przez mężczyznę może podobać się kobietom i odwrotnie. Myślę, że to dobry czas, żeby skończyć naszą dyskusję, przynajmniej tą część, w której nie dajemy Państwu dojść do głosu i zachęcamy Państwa, zwłaszcza panie, których tutaj nie miały swojej reprezentantki, do tego, żeby zadać pytanie albo wnieść jakiś komentarz. Mamy jeszcze chwilkę czasu i właśnie zapraszam. Wiele mówiliśmy dzisiaj o ewolucji. Ja mam jedno króciutkie pytanie. Czy istnieje możliwość przewidzenia tego, jak ludzki mózg zareaguje na tetrabajty, gigabajty ogromnej ilości danych, którym jest bodźcowany? Bo wygląda, że musi się przełączać na tryb oszczędnościowy i niektóre z badań pokazują, że wyłącza się przede wszystkim kora czołowa i w związku z tym nasze reakcje emocjonalne są opóźniane. Jak pan profesor to widzi? Czy nasze mózgi urosną tak wielkie jak u bałwanów, żeby sprostać ilości danych, z którymi musimy się zmierzyć? Niestety pan profesor nie usłyszał pytania, bo jakieś kłopoty techniczne, także będziemy pewnie prosić o powtórzenie. A za Piotr chwilkę. Nie chciałby skomentować, bo to jest również twoja specjalizacja. To było pytanie dla pana profesora, nie chcę zabierać pytania, ale krótko mówiąc, są rzeczywiście takie w tej chwili obawy właśnie psychologów rozwojowych. Sarah Blakemore w ogóle z Londynu robi, że na przykład jest opóźnienie rozwoju,
rozwoju kory czołowej. Na przykład, że kiedyś nastolatki wcześniej dorastały, jakby, że tak jest opóźnienie. I to ma między innymi związane właśnie z uczestnictwem właśnie w tych komputerowych sprawach, znaczy w tych takich, że tak powiem, przedłużenie okresu nieodpowiedzialności. Że o emocjonalnym dojrzewaniu. Tak, o emocjonalnym. Bo co innego jest biologiczne dojrzewanie, co innego jest emocjonalne, tak, dojrzewanie. Tylko właśnie, że to bo są... biologicznie dojrzewają wcześniej, natomiast emocjonalnie nie dojrzewają. Tak, więc jeśli chodzi właśnie o mówienie, o przewidywanie przyszłości na temat mózgu, no to można, że tak powiem, no w każdym razie to jest spekulowanie. Nie będę spekulował. Ale ciekawy problem, ale że tak powiem, to było zupełne spekulacje. Czy możemy prosić tłumaczy o przetłumaczenie dla pana profesora pytania? To może poprosimy jeszcze raz o zadanie pytania, będzie pewnie łatwiej. Jak mózg człowieka poradzi sobie z tetrabajtami danych, którym jest bodźcowany każdego dnia? Co się dzieje już teraz w mózgach ludzi, bo podobno dzieje się wiele, i na ile te procesy zdeterminują dalszy rozwój mózgu? Panie profesorze, pytanie chyba było adresowane do pana. I think one of the characteristics of the human brain of all brains is selection. So the brain before the tetrabyte, before the computers, before all these things turned up, the brain was still inundated with a lot of information all day, and it was selective in accepting. And I think we are still selective in accepting. I mean. Nobody will consult everything that's available on the internet, and we're very, very selective in what we look at. And when we decide to look at something, we're selective in that field as well. So I think, I think the selectivity of the brain is an extremely important feature of it. It simply ignores information which is not of interest to it. Mamy czas na jeszcze jedno albo dwa krótkie pytania. Ups. Proszę panów, mówiliście panowie tutaj w różnych zagadnieniach, poruszaliście sprawę doboru płciowego, w którym no, obie płcie reprezentują swoje odrębne interesy. Ale wydaje mi się, że nie dysponujecie, bo ani razu nie padło ani słowo na ten temat, podstawowymi danymi. Otóż wiemy coś o dzietności kobiet. Wiemy, które kobiety rodzą dzieci i ile. Ale nie wiemy, ilu mężczyzn schodzi z tego świata jako bezpotomni. W związku z czym być może ten nacisk selekcyjny odbywa się na tym planie. Jeżeli są jakieś badania, które by ten aspekt statystyczny ujęły, to ja jestem bardzo zaciekawiony, bo mówimy o konkurencji płci, ale jeżeli się okazuje, że na przykład w sprawie równej liczbie kobiet, liczby mężczyzn, tylko połowa zostaje ojcami, no to o czymś to świadczy, ale jaka zostaje, to nie wiemy. Ależ proszę pana, dokładnie wiemy, czy ja nie wiem u człowieka, na ile to jest znane. U człowieka, powiem u zwierząt, doskonale wiemy, jesteśmy w stanie śledzić dokładnie, ile dany samiec ma, jaki ma udział w potomstwie. Także to jest... Myślę, że u człowieka też jest sporo na ten temat wiadomo. Ja tej literatury nie znam, ale myślę, że tak samo dobrze to wiemy, ponieważ są badania genetyczne. Szczególnie Amerykanie publikowali wiele na ten temat, gdzie wykazują, ile tak naprawdę potomstwa rodzi się z nieprawego łoża i tak dalej. Można to doskonale prześledzić. Nie powiem tu dokładnie tych danych, ponieważ nie śledzę tej literatury. Mogę mówić na temat tego, co obserwujemy u zwierząt. I mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Proszę. Właśnie
Mój komentarz jest również związany z tym, co pan przed chwileczką powiedział i do pana się odnoszę, który twierdzi, że wydatek energetyczny kobiety nie jest większy niż mężczyzny przy wydawaniu potomstwa. I dlaczego kobiety żyją dłużej, a mężczyźni krócej? No właśnie dlatego, że my wydajemy potomstwo, potem wypalamy się, potem już po tej 50 sobie odpoczywamy, a panowie dalej się reprodukują, czyli wydatkują bardzo dużo energii i dlatego pewnie wcześniej odchodzą z tego świata. Może to jest takie wytłumaczenie. Ponadto też do pana się zwracam. Był pan łaskaw powiedzieć, że o tej teorii, że to mężczyźni byli tymi niosącymi inteligencję, a kobiety tylko poprzez reprodukcję przekazały ją innym kobietom. Ale powiedział pan na końcu, że no ale jest to chyba przesadzona teoria. Dziękuję za chyba, bo to robi dużą różnicę. Nie, ta teoria o tym... May I say, respond, that there are species in which the female kills the male immediately after mating and then gets rid of him. And then this way she can carry on a good life. Nawet do tego stopnia, żeby się białko nie zmarnowało, to zje tego swojego partnera po to, żeby przerobić go na jajka. Znaczy... Ta teoria o tym, że kobiety otrzymały inteligencję od mężczyzn, to jest bardzo stara teoria z czasów Darwina i ona niewątpliwie jest fałszywa. I po pierwsze nie wiadomo, czy inteligencja była selekcjonowana poprzez dobór płciowy. Raczej nie. I to jest odpowiedź na to pytanie, więc natomiast wynika to z tego, ja to przytoczyłem jako anegdotę, wynika to z tego, że przez długi czas antropologia i taka antropologia oparta na ewolucjonizmie była niezwykle seksistowska, nawet taka autorka Sarah Dye napisała książkę pod tytułem, ona została przetłumaczona na polski, Kobieta, której nigdy nie było. I to dotyczyło pewnego wizerunku kobiet, czy można powiedzieć nawet samic, bo to też odnosiło się do, nie tylko do homo sapiens, ale do naszych gatunków, naszych protoplastów, że pewne wyobrażenie kobiety było tworem w pewnym sensie kulturowym, to znaczy czasów sprzed ponad 100 lat, w których no, kobiety były źle traktowane, tak to można by krótko ująć, i to też miało wpływ na naukę, to miało wpływ na wizerunek kobiet oraz wizerunek roli kobiet w ewolucji człowieka, przede wszystkim w ewolucji gatunku Homo sapiens. I właśnie ta naukowczyni, jak można by powiedzieć, Sarah Dye, postanowiła się z tym wizerunkiem rozprawić i przedstawić właśnie wizerunek kobiety, której nigdy nie było, i zestawić z tym, co możemy powiedzieć dzięki nauce już pozbawionej tych różnych seksistowskich naleciałości o ewolucji i naszego gatunku i o roli mężczyzn i kobiet w ewolucji naszego gatunku. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że tę dyskusję moglibyśmy ciągnąć jeszcze bardzo, bardzo długo, ale goni nas czas, więc myślę, że musimy ją w tym momencie zakończyć. Mam nadzieję i mam właściwie przekonanie, że dzięki Panów obecności, dzięki Panów wypowiedzi poruszyliśmy albo eksplorowaliśmy piękno w przyrodzie z perspektywy psychologicznej, ewolucyjnej, biologicznej, ewolucyjnej i z perspektywy neurobiologicznej. Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić wszelkich kwestii, ale mam nadzieję, mam przekonanie, że ta dyskusja zainspiruje Państwa do dalszych poszukiwań, chociażby poszukując publikacji naszych dzisiejszych gości. Bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękujemy. Thank you.